Siemanko, z tej strony Kamek i witam Was w kolejnym materiale na moim kanale. I tak jak widzicie po tytule i po miniaturce, wczorajszego dnia podczas streama coś we mnie tak pękło, że po streamie byłem smutny. Było mi po prostu wewnętrznie smutno, że gram w tą grę. Od początku weekendowej ligi, od piątku mam wrażenie, że to w ogóle co się dzieje na moich streamach od dwóch dni to jest jakiś prank. I ktoś mnie po prostu prankuje. To co się tam dzieje jest niemożliwe, żeby się działo w tych meczach. I, i to, co się tam odwala razem z tym, co dzieje się z moim internetem lub z połączeniem. Ta gra sprawia po prostu smutek u mnie wewnętrzny. Ja chciałbym Wam przekazywać fajne, epickie, szybkie tutaj materiały. Dzieje się, wygrywam, dużo się dzieje, ale nie, ja Wam muszę pokazać. Jeżeli ktoś z Was jeszcze ma cień takiego zastanowienia się kupić, nie kupić, prosić dziewczynę, żonę, chłopaka, żeby mi kupił tą grę, czy rodziców, Błagam wam, kupcie coś innego, a to oglądajcie na YouTubie i zobaczcie, jaka to jest zła gra w tym roku. I teraz, żeby nie było, ja wiem, dużo ludzi mówi: Kamyk, ale ty co roku patrzysz i co roku grasz w tą grę. Niestety tak, bo nie ma innego produktu. Już w grudniu wychodzi UFL. Mam nadzieję, że będzie chociaż trochę konkurencyjny, chociaż też ciężko mi w to uwierzyć. No, ale po prostu może Wam przedstawię, co się dzieje i co się działo właśnie w sobotę u mnie na streamie, kiedy grałem moim głównym składem, kiedy naprawdę grało mi się dobrze. Czułem, że grało mi się dobrze moją drużyną. To zdarzyły się te oto sytuacje. Pierwsze, co chciałem Wam pokazać, to mecz, który wyprowadził mnie totalnie z równowagi. Po tym meczu e, parę osób dostało bana u mnie na Twitchu, bo byłem na takiej bombie, na takim zdenerwowaniu, że po prostu wszystko się we mnie rozkleiło. No ale zobaczcie ten mecz, dlaczego coś wewnętrznie we mnie pękło. E, mamy początek meczu, 5-1 bilans miałem, 5 zwycięstw, jedna porażka i to w karnych, chociaż tam też do tych karnych ja nie powinienem doprowadzić, bo gra się wylała na moją korzyść w 90 minucie, e, przez co... Wiecie co? Może ja wam to pokażę. Zobaczcie na to. 91 minuta meczu. Przegrywam 1 do 0. Przeciwnik ma kontrolę nad piłką już. W tym momencie, Tomori chce podać do bramkarza, który jest tutaj. Naciska podanie. My faulujemy go w pewien sposób. Odbieramy piłkę Komanem. Podajemy do Ewy Pajor, A ta strzela bramkę. I mamy wyrównanie w 92 minucie. No to zobaczmy, dlaczego Tomorin nie podał do bramkarza w tej 91. minucie, kiedy, e, kiedy miał podać i kiedy przeciwnik mógł sobie na spokoju wygrać ten mecz. Zobaczcie na to. Przeciwnik podaje do bramkarza, a stopa przechodzi mu przez piłkę. I tylko dlatego, że stało się coś takiego że miałem szansę na strzelenie bramki. To, to tak, jakbyście strzelili headshota ostatniemu kolesiowi w CSA w drugim teamie, a on by tego headshota nie dostał i on by was postrzelił strzałem z awupy. No to wracamy do tego mojego meczu i tej mojej bramki, którą strzeliłem pierwszą. De Bruyne przejmuje, podaje do Ewy Pajor, sprint buścik, lewa noga Ewy, trzy gwiazdki słabszej, ale strzeliła ze słabszej swojej lewej nogi Ewa Pajor i mamy wynik 1 do 0 dla mnie. Minuta dziewiąta, przejmujemy piłkę na połowie rywala, Dalot teraz przejmuje pod pressingiem piłkę, przejmujemy piłkę Kiezą, Kieza podaje do Ewy Pajor, zobaczcie taka sytuacja, prawa noga Ewy Pajor, pusta wręcz bramka, zero presji ze strony przeciwnika, tylko Tibo Courtois w bramce, Ewa Pajor ładuje w supek, ja byłem pewny, że to już jest. Bramka. Z tej akcji e, idzie kontra, przeciwnik Rodrigo podaje górą, ja tutaj źle zagrałem, jeszcze próbowałem się przesunąć bramkarzem, no ale spoko, zdarza się jeden do jednego. 17 minuta, Ewa Pire robi fake shota, strzelam prosto w bramkarza, piłka się gdzieś tam odbija, Kieza uderza, a w tym momencie, jeszcze przed uderzeniem, bramkarz już wykonuje animację rzutu, ok, możliwe, że rzucił się tu intuicyjnie. Niestety tutaj moje złe zachowanie obrońcami, przeciwnik wychodzi i strzela na 2 do 1, wyszedł na prowadzenie w tym momencie. Minuta 45, Dembele podaje do Zeroberto, Zeroberto oddaje do Dembele, robię sprint boosta, pusta bramka, prawa noga, czy prawa, czy lewa noga Dembele, to nie ma żadnego znaczenia, ponieważ... No, ma pięć gwiazdek słabszy, więc prawa czy lewa to nie ma znaczenia. Zobaczcie siłę strzału też dwie kreski, więc dwie, dwie z groszem, czyli tak jak zawsze, gdzie, gdzie to nie będzie ani za mocno, ani za lekko. Piłka przechodzi obok prawego słupka. Minuta 68. Klikam pauzę, żeby coś zmienić tutaj w tym, w tym, co się dzieje. Podanie do Ewy Pajor, Ewa Pajor na swoją lepszą prawą nogę. Naciskam strzał. Do tego greenuje. Jak widzicie, wokół trójkąta był green, czyli jeszcze polepszyłem swoje szanse na strzelenie tej bramki, strzał finezyjny, na zielonym, a piłka przechodzi obok bramki. Minuta 78, podanie do Ewy Pajor, Ewa Pajor wypuszcza ze Roberto, który ma lepszą lewą nogę, ten strzela bramkę, znaczy strzela bramkę, chciałbym powiedzieć strzela bramkę, strzela piłkę obok bramki i ten mecz w takim stanie przegrywamy. Byłem bardzo sfrustrowany po tym meczu, bo wiedziałem, że w niektórych akcjach zrobiłem wszystko, co trzeba. Strzał Ewypier w słupek w ósmej minucie, który mógł podwyższyć na 2 do 0. Dembele wyszedł sam na sam. Strzał Ewypier finozyjnie finazyjnie na zielonym nie wszedł, ale okej, okay. jest 5-2, czy 6-2 w tym momencie było? Okej, okay. biorę to na klatę, chociaż byłem bardzo, bardzo sfrustrowany. No i przechodzimy do creme de la creme tego, co się wczoraj działo i ja nie chcę tego Wam puszczać, bo musiałbym tutaj wrzucić sam Wam same bluzgi, moją niemiłą i pogardliwą twarz i moje płakanie. Chociaż może to też trochę jest płakanie, mi na zarach sam piszecie w komentarzu, że e, płaczę, chociaż chciałbym się dowiedzieć, jak u Was w ten weekend szła ta gierka? Podzielcie się tym w komentarzu. Więc zaczynamy krem dla krem, jak widzicie 60 minuta, pr, tak jak mówię, bilans mój w tym momencie wynosi 7 zwycięstw, dwie porażki, kiedy gram to spotkanie. Wyprowadzam akcję de i jak widzicie u góry pojawiają się takie coś jak utrata pakietów. Pierwszy raz to miałem w piątek, pierwszy raz to mam w sobotę, nie miałem tego. Przez całe FC25. Dopiero teraz, kiedy tutaj mamy to coś, no to te pakiety dziś się tracą. Prosto padłe podanie do Federico Kokiezy, robię bolorol, uciekam od obrońcy, z trochę dribblingu, strzał, ten drugi obrońca się, czy tam obrończyni się pomyliła. Mamy 2 do 0. Przeciwnik naciska pauzę, Damiano FIFA 1 tak jak mówię, nie gram też na crossplayu. No i w tym momencie utracono połączenie z przeciwnikiem. Znaczy, że przeciwnik poddał ten mecz, wyszedł z niego i tak naprawdę mamy, zwyci mamy zwycięstwo, więc. No co, klikam dalej, no i jak widzimy na dole pojawia się trójkąt, trójkąt tak zwanej śmierci i o dziwo, o ile w piątek, kiedy takie coś mi się zrobiło dwa razy, to dwa razy dostałem minę, natomiast jeżeli sobie przeskipujemy trochę czasu, jak widzicie, to jest 5 sekund za każdym razem, kiedy klikam w prawo, ten czas mija, mija i wyświetla się w tej chwili połączenie z trybem Ultimate Team jest niemożliwe, wrócisz teraz do menu głównego, więc wracamy do menu głównego, a tutaj utracono połączenie, sprawdź stan swojej sieci, dopóki połączenie z serwerami nie będzie, nie zostanie wznowione, więc sobie to skipujemy, bo nie było mnie wtedy przy komputerze, wracam i wygląda na to, że ja odłączyłem się od swojego ostatniego meczu online, więc mamy tutaj przegraną, więc nie 8-2, tylko 7-3, do tego matchmaking mi się nie, nie poprawił, no bo Teraz będzie mi dobierało dokładnie tak, jakbym miał 8-2, mimo że mam 7-3. No i mając 7-3, trafiamy na taki oto skład. Jest to skład Jokera pro, polskiego prosa, który ma Czecha bramce, Wandaika, Konate, Salibę, Padrygo Harro, Mbappe, Zinole, Dembele. No skład za grubych parę milionów. I tym składem oczywiście pojechał mnie bez większego problemu, więc w tym momencie mamy 7-4. Przy 7-4 gramy kolejne spotkanie. 77 minuta. i Jak widzicie, wynik 0 do 0. No i Ewa Pajor tutaj czeka na wejście kogoś. Zagrywa górną piłkę, bardzo dobrą. Do zero. Roberto. Ten przyjmuje na klatkę. Strzela z swoje, swojej, oczywiście lepszej, lewej nogi. I mamy prowadzenie 1 do 0. No i chwilę po kikofie mamy minutę 78. No i w tym momencie son biegnie w naszą bramkę. Mamy salibę, salibę, który ma. Tego mopsa, kota, jakkolwiek, jak zwał, tak zwał, ten play staje plus, który pozwala wam, uwaga na co? Staje plus, natomiast sprawia, że są większe powodzenie na ślizg ze stojącej pozycji oraz możliwość zatrzymania piłki bezpośrednio u swoich stóp podczas wykonywania ślizgu ze stojącej pozycji, lub, no bo tutaj do, do ślizgu to się tyczy, to jest tłumaczenie z angielskiego, jeżeli sobie weźmiemy angielski, to e, po prostu, e, no. Skuteczny odbiór piłki. Głównie o to tu chodzi, kiedy naciskamy kółko, powinniśmy skutecznie odebrać piłkę. No więc zobaczmy, jak to z tą skutecznością, kiedy prowadzimy 1 do 0 w 79 minucie, jest. Ehm, Sąd wbiega we mnie, naciskam kółko, więc idealnie wykorzystuję playstyle, jaki ma saliba. Odbieram piłkę. No tutaj oczywiście małe zamieszanie, ale spokojnie, raz to się może wydarzyć, więc drugi raz naciskam odbiór i drugi raz nie odbieram piłki. W tym momencie Son traci ją, ja podaję do góry i chcę odejść moim napastnikiem, czy moim pomocnikiem od napierającego na niego Diabiego. Diabi, który ma 30 chyba 5 odbiorów czy 40, jeżeli chodzi o obronę. Więc uciekam od niego, natomiast Diabi robi to o wiele lepiej niż mój Saliba, który ma PlayStation plus i tracimy w tym momencie bramkę na 1 do 1. No, przypadek, prawda? No to zobaczmy, minuta 88. No i tutaj Zajre MRI podaje do Rodman ten... Y ja nie wiem co ja mam powiedzieć. Zobaczmy to jeszcze raz. Wyrzut z autu. No Wcześniej w ogóle też odebrałem piłkę. Jeżeli sobie tutaj prześledzimy to, to diabi wbiega. Natomiast Tomori tutaj przyjmuje piłkę. No niestety, piłka wychodzi na rzut z autu, No ale nic się nie dzieje. Takie rzeczy się zdarzają. Jest następnie wyrzut piłki do Zaire Emiriego. No jak tutaj sobie zwolnimy tą akcję, no to w tym momencie możemy zobaczyć, że Rodman ma tutaj obraca się w ogóle koleś w moją stronę, w stronę obrońcy, więc już to powinien być z automatu prze, z automatu to powinno być przejęcie, natomiast em, em, Tomori przejmuje, em, wywala się o panią Rodman nie mogę nic zrobić w tym, w tym czasie. Teraz zmieniam się. Jak widzicie, na Wandajka, który no, ja wiem, że Rodman będzie ciężko strzelić, ale jeżeli strzeli z tej pozycji, to spoko. Saliba też gdzieś ucieka, nie może nad tą akcją nadążyć, więc ja sam L2. Ustawiam się twarzą do Rodman, żeby przeciąć podanie, które mogłoby iść do napastnika. Gdyby nie to, że mój Wandajk, najlepszy środkowy obrońca złoty w grze, rozkracza nogi i przegrywamy ten mecz. 2 do jednego. W tym momencie mamy bilans 8 do 5 jak widzicie wygraliśmy 2 do 1, 92 minuta. Znowu pojawia się coś niebezpiecznego tutaj u góry, nie, nie widzicie tego, pojawia się ten fantastyczny, jakże przepiękny znaczek. No i na dole też wczytywanie, więc zobaczmy po meczu, co tutaj się wydarzy. Tym razem skipujmy, 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 skipujemy, skipujemy i okazało się, że po skończonym meczu z nowym wygranym utracono połączenie i trzeba sprawdzić stan swojej sieci, więc no, na pewno coś nie tak. Akurat w momencie kiedy wygrywam mecz, to w tym czasie przepływ internetu jest gorszy i nie mogę dojść do końca tego spotkania. Także po wejściu do Ultimate Team, co okazuje się, że nie mam bilansu 9 do 5, tylko mam 8 do. 6, no i w tym momencie zostało nam tylko i wyłącznie jedno spotkanie, jak widzicie, żeby zagrać i mieć 9 do 6, więc oczywiście wchodzę do następnego spotkania, które jak widzicie przepływa w super atmosferze, tracę bramkę pierwszy, później zdobywam kolejną bramkę, no i jak widzicie, co chwilę pojawia się tutaj magiczne słabe połączenie, no ale tak jak mówię, no przecież jak tylko mnie rozłączy, to zaraz się łączymy, więc zobaczmy, co się tu dzieje jest 3 do 2, e, minuta e, 70. się zbliża. W tym momencie, jeżeli sobie zobaczymy, 75. minuta, fryzuje mi ekran. W tym momencie połączenie z internetem, e, no, niestety, ginie po raz kolejny. Utracono połączenie z, z przeciwnikiem, a zwycięzcy wyłonił na podstawie raportu meczowego. W tej chwili połączenie z trybem Ultimate Team jest niemożliwe, więc wrócisz do menu głównego. No i oczywiście nie minęło chwilę, zanim znowu mogłem się połączyć z serwerami, no i odebrać nagrody. No i w tym momencie w tle będą leciały sobie te nagrody, żebyście mogli je zobaczyć. Bo ja tutaj siedziałem już na, na, na zrezygnowaniu, na totalnej bombie e, i miałem trochę w nosie to co wypadnie z tych paczek. E, ciężko mi było wam pokazać ten odcinek, ale ja chcąc dostarczać Wam fajny content, chcąc cieszyć się z Wami. No, po prostu jest mi bardzo smutno, bo wiem, że mogłem wbić fajny, fajny ranking, bardzo dobrze mi się grało tym składem. Miałem 8-2, mogłem mieć w pewnym momencie, gdyby wszystko poszło ok. No, ja po prostu jestem załamany tym. W pewnym momencie w ogóle zaczęłem mieć takie mamonowskie sprawy, że mam wrażenie, że ktoś dedosuje mój internet, że ktoś wpływa na to, kiedy mnie wywala lub nie. Jak już do tego momentu dochodzę, że ja nie wiem, co się dzieje i czy to może mieć jakiś wpływ z moim internetem. Kiedy rozłączało mnie po tym, jak wygrywałem mecz, to stream nadal trwał. Nie traciłem klatek na streamie, tam się nic zupełnie. Nie działo. Ja po prostu zostałem rozłączony z tamtych spotkań. Dla mnie to fata. No, powiem Wam szczerze, nie wiem. Chciałbym dla Was robić uśmiechnięte, dobre materiały. Tak jak mówię. Ale mi po prostu po tych meczach było bardzo, ale to bardzo smutno. I no, nie wiem, ciężko mi cokolwiek powiedzieć. Oglądałem też materiał Rockci z poprzednich, gdzie kwalifikowała się DFC i gra pokazywała Division Rivals mecz po meczu. I to, co się czasami wyprawia w tej grze, woła o jakąś niesamowitą pomstę do nieba pomstę do tego, co się tu dzieje. Dajcie znać, jakie jest Wasze doświadczenie z FC25, zwłaszcza w ten weekend, jeżeli się dostaliście, jeżeli zagraliście. Ja się poddałem w ten weekend, zagram kolejny weekend, spróbuję zagrać dobrze, ale czy mi się to uda, nie wiem. Natomiast moje doświadczenie z tą grą jest bardzo złe i bardzo smutne. Mam nadzieję, że wy macie lepsze. Ja przedstawiłem to tak, jak widzicie. I jeżeli zastanawiacie się, czy kupić ten produkt, to w tej wersji, w jakiej jest, błagam, nie róbcie tego. To jest najgorsza edycja względem błędów, względem tego, jak to wygląda w historii tej gry. I mówię to już 5 października. Nie kupujcie tej gry, jeżeli się nad tym. Zastanawiacie. Może to jest trochę strzał w kolano dla twórcy, żebyście wy nie grali w tą grę. Możecie oglądać nasze filmy, cieszyć się z nich i tyle. Do zobaczenia. Cześć.